Serdecznie i z wielką przyjemnością ogłaszam, iż sezon 2022 na Grzybobrania uważam oficjalnie za rozpoczęty. Bardzo ładny zbiór, 3 pełne pojemniki, ale o tym za chwilę. Zapraszam też do subskrypcji kanału. No, widoki są stąd. Aż sobie na chwilkę opuszczę. Po prostu widoki są cudne. No to ruszamy. Żeby było, to tu jest miejsce do postoju. A my ruszamy. Pierwszy wypad w tym roku. Jakieś stare grzybki posuszone. Tylko pytanie, dlaczego? Cały las jest pełen ususzonych na czarno grzybów. W końcu po długich, a ciężkich, ale to jest miejsce, w którym w zeszłym roku zebraliśmy 9 toreb borowiku cegostoporego. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego jeszcze nic nie znaleźliśmy. Znaczy, się znaleźliśmy zaschnięte okazy. Natomiast sama ściółka jest bardzo wilgotno, świeżusieńko, rześko, no ale proszę, wszystko jest uschnięte. Może jeszcze i jest za sucho. Tu na tej przestrzeni, od tego miejsca do góry, wynosiliśmy po 2 torby ikeowskie samych borowików. A tymczasem jest pusto. Coś tu rośnie. Ale niestety nie jest to jadalne. Tylko, że to pokazuje, że skoro te rosną, to i te przez nas poszukiwane też powinny. No trzeba się pokręcić jeszcze. Już momencik. Zamiast lasem na środku drogi. No, ale staruszek. Grzybków jeszcze nie ma, ale do dłoni kawał. Naprawdę ładny, ładny kawałek. Jak ładnie. Patrz, jak jest mokro. Jest bardzo mokro. A mimo to wciąż jeszcze nie ma grzybków. Za to wszędzie mamy. O, moment. Nie, wydawało mi się, ale nie. Za to nawet bez grzybów u nas jest po prostu cudowny. Sam w sobie. Jeśli macie dzień wolny, bardzo was zachęcam. Okay. Trochę sporawo na przechylę. I tablica, odkryj Beskid Wyspowy, Księża Góra. Według naklejki możemy tu spotkać szympansy. A nasza pozycja... Oczywiście jakiś matuł wziął i wyciął
no bo przecież mu przeszkadzało. Póki co jeszcze nie ma grzybków, ale jesteśmy cały czas dobrej myśli. Zobaczymy jeszcze, będziemy szukać. Cudne miejsce. Niebieski szlak. Gdybyście chcieli zwiedzić sobie, to bardzo Was zachęcam. Naprawdę warto. Strasznie mi się tutaj podoba. No i czy tutaj nie jest fajnie? Na pewno kolorowo. Tak więc zeszliśmy trochę niżej. Cudowny domek, moje marzenie. I te widoki tutaj, nie wiem ile to się kilometrów ciągnie. Tam mamy auto. No i oczywiście śmieciory, każdy z nas zebrał po parę sztuk. Nadal przypominam, sorry, że jestem taki zdyszany, ale nadal Wam przypominam o akcji Zabierz Mnie. Czyli przy każdym jednym wyjściu w Krzaczory zabieramy ze sobą 2-3 śmieci. Nie musi być wór, nie wiadomo ile. Starczą 2-3 śmieci, jak zabierzecie, zawsze ten las odetchnie. A my jeszcze jedziemy w jedno miejsce. Także jeszcze będę dla Was nagrywał dalej. Słuchajcie, nie wiem, czy ta kamera złapie, ale widzicie te kropki? To jest spać. Jest przeogromna ilość spadzi w tym lesie. Nawet na paprociach. No wszędzie. Wszędzie. Już Wam mówię, o co chodzi ze spadzią. Spać to jest nic innego jak pszczeli pożytek. I pszczoły go będą przerabiać na miód. Jakbyście wątpię, że kamera to zbierze, bo ona bardzo, bardzo słabo nagrywa dźwięk. Natomiast ilość pszczół, jaka tutaj jest, ten jęk, jaki słychać, no nie wiem, czy uda się to nagrać, czy nie, ale jest przepotężny. Ciekawi mnie, ile milionów pszczół musi w tym momencie latać nad naszymi głowami. Przecudny jest ten las, naprawdę. Jest tak naturalny. Oczywiście się gdzieś tam już jakiś śmieć znalazł, ale sam las, cudo. Jest, w końcu. W końcu jest tutaj taka malizna. Aha, czyli są. Głowę ducha leśnego. Zaraz. No, powiem Ci, ładny. Bardzo ładny. I kolejny. Ta-dam. Coś mi się wydaje, że dzisiaj będziemy mieli zaraz po wyjściu z lasu bardzo dobrą jajecznicę. Trzeba prześledzić, gdzie jest w pobliżu, no i oczywiście
zbieramy śmieciory. Bo ja widzę tylko te duże. No nieźle, nieźle. To już któryś z kolei taki duży twój. Trzeci. No a u mnie cały koszyczek śmieci. Co to ciekawego jest? To jest dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Zebrałem cały pełny koszyk. Także już dosłownie nie mam miejsca. Także dziewczyny tam też zbierają. Skoro nie mamy tak dużej ilości grzybów, żeby zapełnić koszyki, to zapełniamy tym, co znajdziemy. A przynajmniej w ten sposób możemy troszeczkę pomóc w tej leśnej krzątaninie i sprzątaniu. Mam nadzieję, że wy też się przyłączycie, że będziecie w tym roku wychodząc ze sobą zabierać nawet jeden worek. I gdyby każdy z nas, zabierając z sobą taki woreczek, posprzątał kilka śmieci, to ten las naprawdę bardzo szybko by został posprzątany. Tak więc grzyby się pojawiły. O czym przekonaliśmy się dziś, to jest 16 czerwca 2022 roku. Zapraszam Was też do akcji Zabierz Mnie, bo razem naprawdę możemy uprzątnąć las. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niedługo. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Do usłyszenia.